Witam kochane dziewczyny i chłopaki. Jakiś czas temu miałam dla was nagrać takie zakupy i niestety nie pokażę wam ich wszystkich, bo było ich naprawdę dość sporo. Mnóstwo rzeczy mi brakowało w mojej szafie, musiałam sobie dokupić. Staram się kupić te rzeczy wszystkie na przecenach, żeby tak naprawdę to nie widzę potrzeby kupowania tych wszystkich rzeczy za normalną cenę, ponieważ ja wiem, że one zawsze będą później przecenione. Także to już jest takie moje znowu zboczenie zawodowe handlowca, który wie, że za 2 miesiące czy za miesiąc na wieszakach to wszystko będzie poprzeceniane i jakoś szkoda mi po prostu wydać na to wszystko pieniążki, ponieważ moda nam się tak szybciutko zmienia. Ja wam chciałam pokazać takie moje inspiracje. Podglądałam strasznie dużo filmików na temat właśnie trendów 2012 na wiosnę i lato. Jest tego mnóstwo w tym roku. Myślę, że każda z was coś dla siebie znajdzie. Ja siedzę tak troszeczkę z boku, dlatego że tutaj mam moje rzeczy, chciałabym je wam za chwileczkę wszystkie pokazać. Zacznę jednak od lakierów do paznokci, makijażu, co wam polecam na tegoroczne właśnie wiosna-lato 2012. Otóż, jak wiecie, pastelowe lakiery do paznokci, ja wam pokażę tutaj te, które mam na sobie. Ostatnio je znalazłam z firmy Mavala. Mavale lakiery bardzo lubię, ponieważ one są malutkie i można je przynajmniej, chociaż to jest chyba jedyny lakier, który tak naprawdę wykończę do samego dna, a nigdy mi się to jeszcze wcześniej nie zdarzyło. I mają przepiękną kolekcję 5 czy 6 kolorów, właśnie w takich pastelowych, cudownych kolorach. Tutaj ten zielony, jasny zielony nazywa się pistachio, a tutaj taka lawenda nazywa się frostberry. On mi przypomina taki jakiś jogurt jagodowy. Ale wyglądają one przepięknie, tam są chyba jeszcze jest niebieski i żółty, jakiś taki delikatny różowy. Ja sobie wybrałam takie dwa kontrastujące kolorki, właśnie fiolet i zieleń. I w tym roku ten makijaż wygląda świetnie, ponieważ często mamy taki sam kolor na naszych paznokciach, jak właśnie na naszych oczkach. Ja szukałam właśnie coś w tych moich takich cieniach, coś takiego podobnego, pastelowego. Pamiętacie, że tak naprawdę cienie pastelowe możecie sobie same stworzyć. Wystarczy, że macie jakiś kolor zielony czy mocno różowy, dodacie troszeczkę jaśniejszego jakiegoś, jakiejś wanilii i macie kolorek pastelowy. I tutaj znalazłam jedną paletkę Green Garden z firmy Hean. Ona jest dostępna na stronie internetowych, jak i w jakichś małych drogeriach osiedlowych. Zresztą na ich stronie jest spis, bo często się mnie pytacie, na ich stronie jest spis wszystkich sklepów, które sprzedają ich produkty. Następnie drugi kolor, no i powiecie, czy tutaj ten nie pasuje mi do tego fioletu. Idealny po prostu. I to jest paletka Orchidea Flowers, o ile się nie mylę, tak. Następnie znalazłam paletkę, do której tak naprawdę to jest taki... Mam do niej sentyment, dlatego że pierwsze moje makijaże na YouTube właśnie były nagrawane, a między innymi mój kanał obchodzi teraz 3 urodziny. Były nagrawane właśnie z tą paletką z Gosha, to jest paletka Toucan Q33. No i zobaczcie, jaki przepiękny jest tutaj ten niebieski, pastelowo-niebieski, przecudowny morski pastelowy kolorek, ale znowu możecie sobie te cienie same zrobić, wymieszać z czymś jaśniejszym, z jakimś waniliowym czy białym cieniem i tą pastelę sobie same na tym oczku stworzycie. Jeżeli chodzi o kolorki takie mocne, takie jak tutaj, czyli taki watermelon i coral, takie koralowe, to polecam wam serdecznie kilka szminek. Jedną już mam bardzo długo, od zeszłego roku, 371 Pink Passion z firmy L'Oreal. Ja ją późnym latem w zeszłym roku kupiłam. Piękny, piękny ma kolor. Bardzo długo się trzyma, naprawdę bardzo długo się trzyma i to jest szminka matowa. I ostatnio taki mój nowy zakup to jest Beauty UK, ją mogłyście zobaczyć na blogu. Przecudowny kolor, niestety nie trzyma się długo na usta, no, trzeba te usta dość porządnie wysuszyć chusteczką higieniczną i później jeszcze raz ją na siebie nałożyć. Ale kolor jest przecudowny. Strasznie mi się także spodobała taka brzoskwinia z firmy Hahn. Ona się nazywa Herbaciana Róża. Naprawdę piękny kolor dla blondynek, jak i brunetek. Pięknie będzie wyglądał. I to jest z tej klasycznej kolekcji z firmy Hahn 28 Herbaciana Róża w takim opakowaniu. I lakier do paznokci w kolorze właśnie takim koralowym. Mam dwa. O jednym już pisałam wam na blogu. To jest lakier NYC Times Square. Piękny koralowy. Niestety nie trzyma się długo na paznokciach, bo jednym dniu już widać na końcach paznokci, że on się ściera. A drugi Queen's Coral albo Coral Queen z firmy Rimmel. Bardzo, bardzo fajny lakier, uwielbiam te ich takie grube pędzelki, nie wiem jak wy, ale mi się nimi strasznie wygodnie maluje i przy tych lakierach
często jedna warstwa wystarczy, nawet nie musicie malować nimi dwa razy. Bardzo mi się, tyle że znowu trwałeś jakieś dwa dni, jeżeli chodzi o lakiery z Rimmela. I tak bardzo się zakochałam właśnie w takim kolorze koralowym, że dokupiłam jeszcze kilka rzeczy. Kupiłam taką bokserkę, strasznie zwykłą, ale nie macie pojęcia, jak ten kolor ślicznie wygląda na mojej skórze. I ja ją znalazłam w ogóle w sekcji z piżamami. Ja się teraz zasłaniam tym, zobaczcie. Sekcji z piżamami w Primarku i ona naprawdę kosztowała mnie grosza, ale strasznie mi się spodobała. I następną taką zwykłą bokserkę, i tutaj jest bokserka bez szwów, już ją już dawno kupiłam, także z firmy Primark, ale znowu piękny taki koralowy kolor. I oczywiście będę musiała mi pasować do mojej koralowej torby, która także miała pójść na sprzedaż, ale jeszcze ją sobie zatrzymam w tym roku, ponieważ ten kolor jest bardzo modny, a poza tym ja bardzo, bardzo lubię ten kolor. Następnie, jeżeli chodzi o takie kolorki pastelowe, właśnie takie jak mam na pazurkach i jak zaprezentowałam Wam na tych cieniach, to jeżeli nie macie ochoty wydawać mnóstwo kasy na jakieś pastelowe gacie, które wiecie, że będziecie miały tylko na przykład przez tam te kilka, przez te 3 miesiące w tym roku na sobie i w przyszłym roku znowu prawdopodobnie coś innego nam do sklepów wejdzie, to polecam Wam akcesoria. Mam tutaj pasek w takim pięknym miętowym kolorze. To jest pasek także z Primarka, także często staram się po prostu inwestować w jakieś akcesoria, jakieś takie bardzo tanie rzeczy, bo wiem, że ta moda tak szybko przemija i w przyszłym roku znowu mi się coś nowego spodoba i zawsze jak kupuję coś, to staram kupić sobie coś takiego, co wiem, że mimo tego, że ten trend już przejdzie, to ja dalej będę to mogła używać. I takim czymś jest koszula w takim pastelowym kolorze, różowym kolorze, a to naprawdę nie jest mój kolor, ale strasznie mi się spodobało, jak wygląda. Te koszule są zawsze w sprzedaży w H&M-ie. One chyba kosztują około 12 funtów. Guziczki mają bardzo fajne, bo dopiero guziczki tutaj się zaczynają odtąd, także tutaj dekolt bardzo ładnie nam wygląda. I to jest taka rzecz, która jest w tym sezonie bardzo modna, ponieważ jest pastelowa, a tak naprawdę będziecie ją mogły użyć w przyszłości do jakiegoś garnituru, czy do jakichś świetnych lnianych spodni. Także nie będzie to taka strasznie sezonowa rzecz. Jeżeli chodzi o kolor pastelowy, to znalazłam w swojej szafie taki sweterek Zary, także w kolorze takim bardzo jasnym różowym, z takimi pięknymi perłowymi guziczkami. I tutaj znowu będę miała coś takiego pastelowego, jasnego, różowego dla siebie w tym roku. I teraz wersaczowskie wzory. Wersaczowskie wzory to po prostu są w każdym sklepie, przynajmniej w Wielkiej Brytanii. H&M wypuścił nową kolekcję, która się nazywa Los Angeles albo Las Vegas. Los Angeles. Los Angeles. Sama ją przymierzałam. Piękne wzory, ale tak naprawdę to jest taka moda sezonowa. Dlaczego nazywam je wersaczowskie wzory? Ja Wam zaraz pokażę. Mam oryginalne spodnie właśnie, które pochodzą ze sklepu Versace. Ja je dostałam za darmo, jeszcze jak tam kiedyś pracowałam. One są jeszcze z metką, były projektowane przez Gianni Versace, także to jest taki... To była taka moja inwestycja. Trzymałam te spodnie w szafie. Lady Gaga ostatnio w teledysku miała koszulę, która właśnie tak naprawdę szła w parze z tymi spodniami. Nigdy w życiu tych spodni na siebie nie założę, chociaż przymierzyłam je specjalnie dla Was, fotki zobaczycie na blogu. Ale te wzory są teraz wszędzie i powiem Wam szczerze, że kiecki na dziewczynach bardzo szczupłych, wysokich wyglądają przecudownie. Widziałam taką sukienkę na kanale Martyna UK. Podam Wam linka, bardzo fajna dziewczyna i ona po prostu wygląda w tej kiecie fenomenalnie, ma figurę, wygląda czadowo, ale ja, dziewczyna niska, w takich gaciach, wzorzastych, no nie, bardzo nieatrakcyjnie to wygląda, dlatego one idą na sprzedaż, ja Wam je tylko chciałam teraz pokazać, o jakie wzory mi chodzi. I z takimi wzorami możecie pokombinować, bo wcale nie musicie sobie kupić takiej sukienki i wcale nie musicie sobie kupić takich wzorzastych spodni. Możecie po prostu zainwestować w zwykłą opaszkę w takich wzorach. Ja mam tutaj coś takiego podobnego, zobaczcie, z takimi złotymi wzorami. I wtedy ze zwykłą bokserką czarną lub białą na lato jakaś opaszka tutaj, czy przewiązać ją sobie na torebkę, czy zrobić z niej sobie pasek i przewiązać ją przez spodnie. I już wyglądacie super za bardzo malutkie pieniążki. Jeżeli macie babcię, ciotkę, która szyje na maszynie, wystarczy, że kupicie sobie metr na metr, czy 1,50 m na 1,50 m i zrobicie sobie taką piękną apaszkę, a z niej już możecie kombinować tysiące innych rzeczy. Następnym takim trendem tego roku była taka moda etniczna, jak i nadruki. Nadruki, dość takie mocne nadruki, taka typowa abstrakcja, ale także etniczne wzory.
I ja już Wam pokazywałam to maxi dress, którą sobie kupiłam z tymi tutaj ćwiekami. Przepiękne, naprawdę ma tak przecudowne te wzory. Tak mi się spodobały w sklepie. Bardzo długa i to jest chyba jedyna maxi dress, której nie musiałam skracać. Jest idealna dla mnie, to jest niesamowite. Także naprawdę strasznie, strasznie mi się te wzory spodobały. I one znowu takie etniczne, no i jakby nie było taki dość ostry, mocny nadruk. Następnie, o ile się nie mylę, Marc Jacobs wypuścił w tym roku wzory z ptakami. I ja już taką kieckę mam od zeszłego roku z Ted Bakera, ostatnio w ogóle kocham ten sklep. I tą kieckę już miałyście okazję zobaczyć. To są takie chmurki, a na niej ptaszki, które strasznie mi się, tutaj jest jeden. Ta kietka mi się strasznie, strasznie spodobała w zeszłym roku i w sumie jak zobaczyłam tą całą kolekcję Marc Jacobs, zobaczyłam kilka tych kietek w ptaki, to się bardzo ucieszyłam, ponieważ ja kocham tą maxi dress, a jeszcze jak zobaczyłam, że właśnie Marc Jacobs wypuścił coś z ptaszkami, to jeszcze bardziej ją lubię. Ale ogólnie właśnie ptaszki w tym roku także bardzo modne. Następnie wzory kwieciste i pastelowe. Wiele klientek w moim sklepie przychodzi do sklepu ubrane po prostu od stóp do głów w kwiatki i to jest cały garnitur w kwiaty, właśnie marynarka i na przykład spodnie w kwiaty. Wygląda to fenomenalnie. Ja wiem, że Dolce & Gabbana rok temu, czy półtora roku temu, czy nawet i dwa lata temu wypuścił taką kolekcję właśnie z owocami, były cytryny, pomarańcze na garniturach, na sukienkach. W tym roku znowuż są modne kwiatki w kolorach takich pastelowych i w takich bardzo żywych kolorach. Ja mam kieckę znowu z zeszłego roku, którą miałam na weselu u jednej z YouTubowiczek. Ona ma takie piękne tutaj V, no i w takie piękne pastelowe wzory, kwiaty, bo to tak naprawdę widzicie takie maki rozmazane. Pięknie wygląda, muszę ją skrócić, bo jest paskudnie długa, już wtedy nie miałam czasu. Następnie takie plisowane kiecki, spódnice, ja swoją dopadłam w H&M, o ile się nie mylę. Podobają mi się także te asymetryczne takie kiecki, z przodu krótsza, z tyłu dłuższa, ale niestety ja nie mam nóg do takiej kiecki, także ja, wiecie, swoich kabanosków nie pokażę. I wybrałam sobie maxi dress, którą właśnie będę nosiła do jakichś sandałów gladiatorków złotych, do właśnie tej bokserki w kolorze koralowym. Także na pewno mi się ta maxi dress w tym roku przyda. Stylizację z tą maxi dress będziecie mogły zobaczyć na blogu. Następnie, jeżeli nie macie pieniążków właśnie na coś, co wisi na półkach, na wieszakach sklepowych, to możecie spokojnie zainwestować właśnie w apaszki. Ja tyle razy już Wam o tym opowiadałam. To jest naprawdę taki niesamowity akcent, dodaje niesamowitego takiego wyglądu, takiego wykończenia całemu strojowi. Możecie powiesić sobie tylko i wyłącznie ten szal przez Waszą szyję i naprawdę zaczyna to wyglądać fenomenalnie. Ten szal, on jest ogromny, on jest w paski i w kropki, on jest z Primarka, bo Primark ogólnie ma strasznie dużo tych oversize takich szali, tych takich bardzo wielkich, one są ogromne, wręcz jak prześcieradła, ale one wyglądają przecudownie, mają tak piękne kolory. Następny taki szal, który znowu taki przypomina trochę ten trend na druku, one są ręcznie malowane, to jest szal, który dostałam od Macieja Zabawy, jak robiłam dla Was filmik z apaszkami, podlinkuję go pod tym filmikiem, także znowu mi się przyda, bo znowu jest to taki kolor pastelowy, no takie piękne abstrakcje. I następny szal, taki bardzo wzorzasty, znowu w takim kolorze koralowym, to taki szal oversized, ogromny, właśnie znowu z Primarka, także tam w Primarku opłaca się właśnie kupować takie basiki, jak jakieś t-shirty, jak jakiś właśnie szalek, jakieś apaszki, jakąś sezonową biżuterię, która i tak nam się szybko zepsuje, także to warto tam kupić. Następnym takim trendem w tym roku Versace, jak i Chanel, wypuściło trend deep sea, taki trend morski. Bardzo dużo muszelek i o ile się nie mylę, Marc Jacobs też miał jakąś kieckę, dziewczyna wyglądała jak rafa koralowa. Wygląda to przecudownie. Ja jeszcze pracując w sklepie Versace i wierzcie mi, to nie była praca moich marzeń, to była paskudna praca i nigdy do tego sklepu bym tam nie wróciła, ale jako uniform dostałyśmy takie koszulki, właśnie to był kilka lat temu, to był właśnie trend z takimi muszlami i z taką rafą koralową. No i ja po prostu wyciągnęłam ją sobie z mojej szafy, już wczoraj ją miałam na sobie
I zobaczcie, znowu mi się coś przydało, mimo tego, że miałam to w szafie chyba od 6 lat. I następnym takim trendem są, jak powiedziałam, motywy takie morskie, nadruki, ale także właśnie i rybki. I znowu, moi drodzy, znalazłam koszulkę z mojej szafy, która jakby nie było, to jest taki fantastyczny nadruk rybek w kolorze zielonym, z taką fioletową tutaj wodą, można powiedzieć. Jedna z takich moich ulubionych sportowych koszulek. Często ją noszę z jakimiś lnianymi gaciami. Wygląda fenomenalnie i bardzo się cieszę, że nie sprzedam jej, bo także miała lądować na eBayu. I znowu w tym roku będę ją nosić. Ma bardzo ładny tył, ma taki tył tutaj na bokserkę. Ładnie wygląda, jest dość luźna. No i ten, nawet zobaczcie, pasuje do moich paznokci dzisiaj. No i ten wzór jest po prostu fenomenalny. Zakochałam się, pamiętam wtedy w tym wzorze. To także był jeden taki z moich uniformów w pracy. Już w sezonie zimowym zaczęła się moda na kołnierzyki. Jest tego teraz naprawdę mnóstwo na wszystkich blogach, które oglądam i czytam. Dziewczyny same sobie szyją jakieś piękne kołnierzyki, w ćwieki, w jakieś kolce. No wygląda to fantastycznie. Ja dopadłam na szyjnik w sklepie Doroty Perkins, który właśnie ma kształt takiego kołnierzyka. Myślę, że na jakiejś bardzo ładnej, takiej satynowej bluzce będzie się świetnie prezentował. Tak wygląda. Ale jeżeli znowu macie babcię, ciotkę, która pięknie szyje, szukacie na jakichś fajnych blogach jakiegoś pięknego kołnierzyka i mam nadzieję, że ze starej koszuli babcia czy ciotka Wam coś specjalnego wyczaruje, swoją, możecie nawet użyć swoją zniszczoną biżuterię, która Wam została z zeszłego roku, jakiś łańcuszek, który Wam się urwał, jakaś bransoletka, z której posypały się koraliki i po prostu te koraliki podoszywać do tego kołnierzyka. Następnie zainwestowałam w takie statement pieces, takie wielkie, ogromne naszyjniki, które będę mogła nosić do jakichś moich maxi dresses, do jakichś takich długich kiecek. I tutaj jest jeden z nich, który kupiłam w Doroty Perkins. Ogólnie uwielbiam ich biżuterię, nie jest ona dobrej jakości, ale to są takie sezonowe rzeczy, które ja naprawdę na przecenach płacę grosze. I tutaj znowu w takim kolorze koralowym, myślę, że będzie się prezentował pięknie właśnie do jakichś maxi dress. I następnie jeszcze jeden przepiękny, taki w stylu taki Maroko. Bardzo, bardzo mi się spodobał. Dędający, także jak się dziś zgubicie w sklepie, to Was Wasz partner znajdzie szybko. I następnie znowu takie troszeczkę Maroko. Tego już ten naszyjnik już widziałyście na moim filmiku z Kietką. To maxi dress, bardzo, bardzo go lubię. Jest to taki wisior, dość długi, ale także prezentuje się świetnie. I to właśnie, mam nadzieję, będzie mi wszystko pasowało do tych moich długich kiecek. Następnie, jeżeli chodzi o biżuterię, to kolce. Widziałyście te kolce ostatnio w moim filmiku. Te kolce kupiłam w Miss Selfridge. Ogólnie strasznie mi się podobają kolczaste bransoletki, kolczaste pierścionki, kolczaste naszyjniki. Kocham i uwielbiam kolczaste buty. Jakbym mogła, to kupię wszystko. Także te bransoletki świetnie się spisują, bardzo fajnie się noszą. Jest to pierwsza bransoletka, która mnie nie denerwuje, nie spada, ponieważ jest na gumce. Ja je kupiłam z Miss Selfridge, ale spokojnie możecie takie coś zrobić sobie same, czy z ćwieków właśnie, czy po prostu kupić i zrobić taką bransoletkę same. To jest bardzo proste, zobaczcie, to jest tylko na gumce, także bardzo, to wygląda w sumie jak naboje trochę. Moi drodzy, to tyle. Ja, tak jak wspomniałam, no nie pokazałam Wam całych moich zakupów, ale no myślę, że siedziałabym tutaj przez godzinę, bo naprawdę strasznie dużo rzeczy mi brakowało i starałam się to wszystko kupić taniej, gdzieś na przecenach. No bo wiadomo, ta moda tak szybko się zmienia, a jak widziałyście, na połowę rzeczy tak naprawdę, które chciałabym nosić w tym roku, to zachowałam sobie przez kilka lat w mojej szafie i one, okazało się, że one powracają do mody, także świetnie, bardzo się cieszę. Dajcie znać, który trend Wam się w tym roku spodobał, bo wiem, że jest ich naprawdę mnóstwo. Ja przymierzałam całą tę kolekcję właśnie z H&M-u Los Angeles, o ile się nie mylę. No i niestety jest ona stworzona dla wysokich kobiet. Te wszystkie piękne złote kietki mi niestety nie pasują, ale myślę, że niejedna z Was upoluje coś właśnie z tych sieciówek, bo naprawdę rzeczy są w tym roku fenomenalne. Dziękuję za uwagę, buziaczki, pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa!